Żuraw pracował wcześniej jako woźny w Akademii Lida Kung Fu, gdzie jego umiejętności zostały zauważone przez jej gwiazdorską uczennicę Mei Ling. Choć początkowo brakowało mu pewności siebie, zdał egzaminy szkolne i udowodnił swoje umiejętności Kung Fu, a później utworzył Wielką Piątkę z tygrysicą, modliczką, małpą i żmiją. Kiedy po raz pierwszy spotkał Po, początkowo wątpił, czy panda jest smoczym wojownikiem, ale później go zaakceptował. Mieszkał z matką, gdy był młody, jednak była wobec niego nadopiekuńcza i podjęła dodatkowe środki ostrożności dla jego bezpieczeństwa, zmuszając go do pozostania w ich wolnym od zagrożeń domu i ubierając go w zbroję, ponieważ myślała, że jest słaby i nie mógł o siebie zadbać. Pewnego dnia wymknął się z domu i zobaczył lekcję kung fu. Był nią zdumiony i postanowił dołączyć. Jednak klasa była dla niego zbyt zaawansowana i skończyło się kontuzją. Dowiedziała się o tym jego matka, przez co nienawidziła kung fu. Nawet najmniejsza aluzja sprawiała jej bóle serca, więc musiał jej obiecać, że nigdy więcej nie będzie go ćwiczył. Jest pragmatykiem grupy, niechętny do uciekania się do przemocy, jest ptakiem typu najpierw myśl, potem uderz. Czasami dobrze ułożony żart jest najsilniejszą techniką. Spróbuje uniknąć walki, jeśli to w ogóle możliwe. Ale jeśli nie może jej uniknąć, zrobi wszystko co w jego mocy, aby ją wygrać. Bezpieczeństwo jego kolegów jest jego najwyższym priorytetem. Jest gotów zaryzykować życie, aby ich uchronić. Od czasu do czasu okazywał suche poczucie sarkastycznego humoru. W wolnym czasie lubi ćwiczyć starożytną sztukę chińskiej kaligrafii, zwłaszcza jako sposób na medytację lub wyciszenie po stresującym dniu. Choć odważny i niezawodny, wykazuje też tendencję do większej nerwowości niż jego towarzysze. Jak zademonstrowano w krótkim zleceniu na podciąganie, ma tendencję do drażnienia fizycznego wyglądu Po, kiedy stwierdził, nie może nawet podnieść ramion. Oprócz swoich umiejętności kung fu, pomaga on często Po, gdy się pomyli lub musi zapamiętać zaklęcie. Zawsze stara się informować i edukować innych, kiedy tylko ma szansę. Kiedy pojawia się drażliwy temat, daje pewne wskazówki na twarzy lub używa sygnałów, aby ukryć wstydliwe szczegóły. Tradycyjny styl żurawia jest naturalny, pełen wdzięku, łatwy, płynny i zrównoważony. W tradycyjnym stylu bojownik ustawia swoją uderzającą rękę, podobną do długiego, spiczastego dzioba ptaka. Nie używa dzioba, zamiast tego używa skrzydeł do dużych, okrężnych ruchów, które mają na celu wykorzystanie jego rozpiętości, powiększając strefę uderzenia. Rozprasza energię przeciwników, używając 4 uncji energii, aby odbić 1000 ton nacisku. W przeciwieństwie do pozostałych członków, żuraw sam nauczył się kung fu, kiedy pracował jako woźny w akademii. W tamtych czasach jego sztuki walki składały się głównie ze sprzątania i zamiatania, aby odciążyć woźnego. W sytuacjach bojowych, w niebezpiecznych miejscach, w których możliwe są śmiertelne upadki, jest w stanie latać po strefie walki i badać teren jako zwiadowca, aby zdobyć przewagę taktyczną. Gotów złapać każdego ze swoich towarzyszy, jeśli upadną. W razie potrzeby jest również wystarczająco silny, aby unieść w powietrze całą pozostałą piątkę. Ale okazuje się, że jest to dla niego bardzo trudne. Żuraw jest oburęczny, jak pokazano w Kung Fu Panda, kiedy pisze szponami lewej stopy, ale jesz szponami prawej. Żuraw ma na ciele 6019 piór. Słabością bojową żurawia są jego kostki. Żuraw jest m.in. uczulony na jedwab. Oprócz bycia mistrzem kung fu, drugą wymarzoną pracą żurawia jest bycie organizatorem ślubów. Żuraw uwielbia pachnące tkaniny. O jakiej postaci z Kung Fu Pandy chcielibyście kolejny odcinek? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A jeżeli dotarliście do końca odcinka, to zostawcie komentarz o treści żuraw. It's not for me to say.